Dzień dobry, można? Państwo, państwo, druga RP to jest państwo. Druga RP. To nie jest, no, nie jest, trzecia RP to jest tylko fikcja, to jest prywatna korporacja zarejestrowana na giełdzie. Także każdy urząd, czyli prezydent, premier, wszystkie to są prywatne firmy. Przetworzone w spółki, prywatne firmy, republika. Jakby. Więc tu państwo, druga RP jest państwem, które dalej trwa. Mimo tych wszystkich zawirowań, dalej jest państwem. Mamy legalnego prezydenta. Jak nie wiem, czy pan się orientuje, ale te ostatnie wybory, jako i poprzednie, zostały sfałszowane. To znaczy przeprowadzone zostały przeprowadzone nielegalnie, bo po terminie. Więc one nie miały prawa się odbyć. A przecież tak faktycznie to tylko fikcja, nazwa PCRP. I zwykła korporacja to tak jakby okupant sobie tam zgromadzili się, rząd okupacyjny do drugiej RP. I tyle mamy, że druga RP jest nadal pani trwa jako państwo, jest zarejestrowana na arenie międzynarodowej, działa, mamy legalnego prezydenta. Jest uznawana przez różne kraje. Tak, w RCC jest zarejestrowana. Znaczy, nie wiem, czy to jest tak oficja, czy tylko za. Nie wiem, jak tam jest. W każdym razie trzecia RP nie istnieje już w RCC, już właściwie to tylko. Nie ma. Mamy legalnego prezydenta. Jest właśnie nim prezydent Potocki, on nadal walczy z tą korupcją, z tymi szczepieniami, z tym wszystkim, z tymi globalistami walczy. Natomiast ten rząd, to jest rząd fikcyjny, to oni mają wszystkie podwójne nazwiska, to nie są Polacy. Duda jest Żydem ukraińskim, Morawiecki izraelskim, Kaczyński jeszcze tam jakimś ruskim czy kimś tam. Także że cały ten rząd to działa na szkodę Polski. Mamy dowody suwerena, ale dowód suwerena jest to dowód bezprecedensowy, podpisany legalnie przez prezydenta. Tak samo, tylko nie ma PESEL-u. Jest dowodem, no i kolor wersji jest w szramie naturalnym wystawiony, bo jest duża litera podstawowa, tak jak prawo naturalne. Jest zdjęcie kolorowe żywego człowieka. Natomiast te korporacyjne, no to są wystawione w prawie morskim i podlegają prawu morskim, bo jest drukowane litery, tak jak Cydra. Akty urodzenia obecne są wystawiane również w prawie morskim, bo nasze oficjalne te przy narodzinach, które wystawiane są akty urodzenia, wszystko jest wyceniane, wędruje do Izraela. Tam na te nasze akty urodzenia wystawiane są, zaciągane są kredyty. Ten obecny rząd w Chinach, w Izraelu, gdzie tylko się da zaciągnąć kredyty, które są wyprowadzane do Izraela i jeszcze gdzieś tam. Także nawet Skarb Państwa jest likwidowany w 2017 roku, został zlikwidowany. Mamy tego prezydenta legalnego i nie mamy utrzymaną prawdziwej polskości. I ten prezydent różne miał pomysły. W każdym razie nie siedzi na urzędzie, tylko próbuje Polskę ratować. Zresztą ode mnie usłyszał, że ma misję do spełnienia. No to stara się zrobić. No i wpadli z prawnikami na pomysł, żeby odbijać Polskę od dołu. W 2017 pojechał na Wawel i tam został zaprzysiężony jako prezydent Polski na Wawelu. To było pierwsze dobre posunięcie. Drugie dobre posunięcie to było takie, że przeprowadza lustrację wśród Polaków. Chce wiedzieć, komu serce bije po stronie Polski. Dlatego wydaje to dowody suwerena, że tutaj ludzie się mogą określić jako ci rdzenni, rodowici Polacy, którzy chcą odzyskać swoje państwo, swoją Polskę. I tak, wyrabiając te dowody suwerena, zaczynamy
stworzyć takie struktury od dołu, które pozwolą nam Polskę odbić z rąk okupantów. Mhm. Bo my mamy bardzo dobre narzędzia prawne. To jesteśmy na mocy legalności. Jesteśmy urzędnikami państwowymi. Aha, drugi Rzeczpospolitej. Mamy Rzeczpospolitej Polskiej, która się odradza. Policja przychodzi i nic nie może zrobić, bo my jesteśmy na legalu. Te dowody można normalnie nimi przekraczać, z tym, że mówię, nie tak samo policji, nie pozwolić się, bo policja nie ma prawa, widząc nam masę, nie może nas zatrzymać, wylegitymować, ze względu na to, że my nie popełniamy przestępstwa. Te artykuły 116, co oni tam przychają nam, nie dotyczy masek. Musiałby być stan epidemiologiczny na całą Polskę, wyjątkowy, żeby można było wprowadzać jakieś te. Nie ma tego. Więc policjant idąc, ja idę bez maski, on nie ma prawa mnie zatrzymać. Prawo człowieka nakazuje, że ja mam prawo do oddychania, prawo do życia, a nie, że on, ktoś mi nakaże maskę nosić. Na jakiej podstawie tą maskę mam nosić? Maska to jest symbol zniewolenia, posłuszeństwa wobec globalistów. Ten dowód nas chroni przed właśnie przyjmowaniem szczepionek, przed szczepionkami, przed właśnie tym, że policja nie może nas spisywać jako człowieka. Bo nie mówię, że ktoś się zaszczepił, marce poszuka. Oni przestali wszędzie zarejestrowani jako nie człowiek, więc oni mogą z nim zrobić co zechcą. Natomiast my, jako ludzie, jeszcze wychodzimy. Przez ten dowód, przez te dokumenty wychodzimy spod prawa morskiego. Jesteśmy żywymi ludźmi na podstawie prawa naturalnego. Osoba, która przyjmie szczepionkę, już nie jest człowiekiem. Nie ma prawa do praw człowieka, do karty praw człowieka. Nie ma uprawnień jako człowiek do jakichkolwiek państwowych. No nie ma żadnych praw, bo został zmodyfikowany przez wprowadzenie szczepionki przez zmiany DNA. Te osoby zaszczepione są własnością firmy farmaceutycznej, od której przyjmuje szczepionkę. Ona będzie zarządzać na naszymi organach i tak musi stosować. Jak ktoś ma już ten dowód, to przechodzi oddolnie, po cichu, z tej trzeciej RP do drugiej RP. I wtedy to, co tam ta trzecia RP sobie wymyśla, to nas to nie obowiązuje. My jesteśmy w innym państwie. Suwerennym, odzyskujemy niepodległość w ten sposób. I nas więcej przejdzie, tym szybciej odtworzymy tą drugą RP. Jak najwięcej nas, a to jest niewielki koszt i bez chodzenia na demonstracje jakieś, bez użycia przemocy, inteligentnie, po cichu, i że tym razem Żydów przewytrzyli.